Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was razem z Ają w kolejnym odcinku przed, tak jak obiecałam, samą walką z tym mini-bossem raczej, bo tego bossem nazwać nie można, ale niestety Natalia zginęła. Dobrze, użyjmy sobie teraz zupełnie innej broni, tą schowajmy sobie do ekwipunku, więc ja bym sobie tutaj przyłączyła na granaty, tak. No i dobra, co my tutaj jeszcze mamy? No nic takiego. Po prostu trzeba wejść i zaatakować, tak? Ja wiem, że to będzie porażka. Czuję to. Nie mam jakby sposobu na niego. No i to jest właśnie to. No. Ale się zastanawiam, czemu ja nie mogę przeładować broni, bo co? Aha, granat. Ja mam pytanie. No się zastanawiam, co ona robi. Ta walka nie jest dla mnie po prostu. To jest jakaś żenada. Ja nie potrafię walczyć w tej grze. A zwłaszcza z czymś takim. Zastanawiam się, czym mu tutaj zasadzić jeszcze. No, tylko tym mogę. Boże, co za gówno. Ja się zastanawiam, dlaczego ona tak odpieprza taki numer. Nie potrafię sobie z tą gówną poradzić. Żenada. Hit. Ale to było żenujące. Ja chyba nie chcę tego tak. O. Nie chcę chyba tego tak kontynuować, bo... Co to mi da? Full HP. No wezmę sobie to, ale ja bardzo dużo zużyłam, wiecie co, tych granatów. Nie wiem, czy ja tak chcę. Nie jestem zadowolona w każdym bądź razie. Na razie niech sobie to tutaj będzie. Jakieś leczenie może bym sobie tutaj wsadziła. Pewnie nawet nie mam. Niech będzie ta kola. Może się przyda. Ten gaz pieprzowy w sumie dobrze tutaj zrobił, tylko szkoda, że straciłam tyle HP, no ale i tyle w ogóle granatów. No musiała kupić drugie, znaczy drugie, kolejne. Co zaś za gówno tutaj mi przeszkadza.
czekaj. Ja sobie na przykład nie wyobrażam końcowego bossa, bo ja wiem, jaki on jest ciężkim. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego. Co jest w środku? Small box. Pokaż, co to jest. Coś, żeś zebrała. Key item. Black card. A ja nie chciałam, żebyś wychodziła. Jak ja mam na przykład to... O, w ten sposób plastic card, ok. A gdzie jest ten box? W takim razie? Small box. Co to jest? Flara. Self defense weapons used to blind surrounding enemies. Ok. O, to nam się może przydać. To nam się, moi drodzy, może przydać. Jak najbardziej. Dobra. Komuś tutaj. W ogóle ta miejscówka, to miejsce bardzo mi przypomina Rezydencie Trójeczce, oczywiście mówię o klasyku. Tu, gdzie trzeba było kopać pod kominkiem. To była taka chatka pomiędzy wyjściem jakby z wieży zegarowej do dostania się jakby dalszych lokacji. No ale coś tu jest? Ale wiecie, to ja się zastanawiam, co ja mam tu zrobić generalnie. Nic więcej tu nie ma? Naprawdę? To po co ja tu przyszłam? Dobra. Nie ma, to nie ma. Nie będę tego analizowała. A tutaj coś na ścianie? Nie. Dobrze. Widocznie tylko przeszliśmy po tą flarę. Mamy też wejście do góry po drabineczce, więc z nią mieszkam sobie skorzystać. No, ja słyszę jakieś beboki. Jest jakieś takie dziwne. Nie będzie. Ojej. Gdzie tu są jeszcze jakieś babiczki? One tak rozpryskują. Dlatego mi HP zabrały. Świetnie. Weź kolejną flarę, tylko za chwilę naprawdę nie będę mieć miejsca. Zastanawiam, gdzie ja się w ogóle znajduję. Co to jest za miejsce? Unlocked the door. Gdzie jestem? Okej. Okay. Zapiszemy to oczywiście, tylko że na innym slocie, bo jak wiecie, poszło mi tak, a nie inaczej. nie. Na jakimś innym pustym slocie, bo to jest jakaś żenada. No. Dobra. Troszkę miałam przerwę do ostatniego grania, więc... Czy ja bym sobie chciała tu coś jeszcze pozbierać? Moment. Jedną flarę to mogę sobie w ogóle odłożyć, no bo na razie jakby tego nie potrzebuję. Combat Light. Na razie też nie. Protein kapsule wezmę sobie. Na razie tak. A ja mam jeszcze tu jakieś więcej tych miejsc? Czy ja wszystko sobie to zapcham? Bo jeżeli wszystko, no to lipa. No nie, to tak też być nie może. To też nie. MP Boost może jeden przełożę, co? Dwa miejsca, sloty chociaż będziemy mieć. Ta kola, nie wiem. Że na razie jedną tylko protein kapsula. Ciężko mi jest się określić, bo później to i tak wszystko się chyba zresetuje. A, no i moja droga, poproszę. Nabojki, nie? Idziemy. Tu. Dobra, co my tutaj mamy? Kola. Znowu ta kola.
Już jedną mam. Mogłam... Recovery 3. No nie, no to musimy powsadzać do tego. No, bez sensu. Mogłam to zrobić wcześniej. Czy coś jest między tymi półkami? No dajcie spokój, muszę to wyciągnąć jeszcze raz do tego auta, bo nie mam miejsca. Po co mi tyle kol? Dobra, dobra. I co ja tam jeszcze wzięłam? I jeszcze jeden recovery. No to nie, nie potrzebujemy tego tyle. Może ten protein kapsule zostawię. No nie wiem, co mam myśleć. Protein kapsule może... Może to za dużo? A ciul niech będzie. Bo wiecie, takie rzeczy powinniśmy trzymać na bossów, a nie wiem, co tu nas nie... Znaczy, ja generalnie tą miejscówkę bardzo lubię. W miarę kojarzę. W miarę. Mamy mapę, więc ona nie chce kupować kolejnej. Myślę, że nie ma co przedłużać, tylko wejdźmy sobie tutaj do środka. Dziw, słuchajcie, że nie ma przeciwników. To jest wręcz... Aha, tu już są. Ale ja bym chciała, żebyś... One tak wybuchają, pindy jedna. No i ranią później. Coś było. Something on the floor. Bell punch, pick up this. No, ale czekaj, co mi daje to? Czy ja będę mieć więcej? Pokaż mi ten belt. Czy ja wtedy będę... belt punch. Czy belt pack increase? Format. Aha. Okej, dobra, to sobie to zostawmy na jakąś walkę, nie? Czyli co, tutaj nic więcej nie ma? Okej. Ja kojarzę, że tutaj, kurde, będzie boss za bossem, tak tą tutaj pustynię. Ale może nie wszystko naraz, my też tego... Super. Jesteś super, laska. Po prostu odlotowa. Na dwóch się nie spodziewałam. No, ja tu widzicie, żre te apteczki jak nienormalna. Dobra, wejdź tu. Więc koleś... Okej. Okay. Wardrobe. Pusta. No, ale ktoś tutaj chyba mieszka, bo drze to jabłko. Ale ja nie ufam. Słuchajcie, ja nie ufam. Co to jest? What's this? Aha, jaki jest... Aha. Zostało to... Potrzebowalibyśmy jakiś śrubokręt. Czy ona jeszcze coś powie? Bo trzeba by było może podejść do tego... Dobra. No to wracamy się. Śrubokręt. Czy coś tu jest dobrego? Absolutely nothing. A dlaczego no, shotgun. Czyli ona tam też nie widzi. Bicycle, no chain. No już nie tutaj sobie po prostu mieszkańcy ufali. Dobra, wracamy się do tego gościa.
przejdziemy sobie skrótem. No i ja będę musiała użyć coli na nieszczęście moje. Nie wiem, po prostu zeżeram te apteczki jak tiktaki. A ja mam może kolę przy sobie, czy ja ją oddałam? Nie pamiętam, wybaczcie. Nie, nie mam. Na razie ten pasek możemy sobie też schować w zasadzie. Albo i nie. Dobra, wezmę sobie na razie tą kolę jedną. Ale ja mam tu jedną. Czy mam ich więcej tutaj? Nie, no to powinnam mieć jedną kolę przy sobie. Chyba, że zużyłam. Właśnie jestem ślepa, Boże. A poczekajcie, naboje jeszcze do shotguna schowam, bo na razie ich nie potrzebuję. Firefly, ok. Jak będę mieć shotguna, to będziemy kombinować. No i miałam użyć tej coli, nie? Aha, bo ja ją mam tutaj. Boże, uratowała mi życie, wiecie? Nic nie powiem. Jeszcze niech tu będą jakieś boboki. Na szczęście nie. Pewnie na powrocie, jak będę mieć jakiś kluczowy przedmiot. Czekaj, czy tu mnie coś zaatakuje? Bo tu często są boboki, w sensie mówię na zewnątrz, były takie też niewidzialne gówna. Ale na szczęście mogę wtedy zaatakować tym moim AOE. A tak w ogóle, to czy ja mogę sobie tą moją Power Energy tutaj, na przykład Energy Shot? No i mogę, miałam wystarczająco, widzicie? Expa. Plazmę bym chciała, mogę? Nie mam tyle, niestety. Dobra. Później w metabolizm, healing. No, będziemy kombinować, nie? Gdzie ty idziesz? Możesz mi powiedzieć. I wiecie, co bym chciała sobie... Chciałabym sobie dokupić granaty. Bo jak widać, przydają się. Dobra. Co ja mam z tą gałką? Nie wiem. Dobra. Tak, najpierw bym chciała kupić od ciebie granaty. Amunicja. Granaty. Ile? Kurde, drogie są jak skurczysyn. Dobra. Czy ja chcę jakiejś recovery? Raczej nie. Nie chcę wydawać więcej hajsu. No dobra, musimy pogadać. Musisz mi dać pewien przedmiot. Mam nadzieję, że masz. Tak. No właśnie. Wygląda, to jest pusty dom, ale wygląda, jakby ktoś tam był. Aha, żebyśmy użyli jednego z jego narzędzi w garażu. Dziękuję. Aha, czyli on to zrobił. Zapisujemy? Oczywiście, że tak. Uwielbiam tą przeróbkę tej nutki z jedyneczki. Bardzo. Może się cofniemy do tych pierwszych save'ów. To co? Idziemy. Nie wiem, czy nie trzeba by się było uzbroić w jakiś sensowny sposób. Na razie idę sobie popierdzielam z tą bronią. Ale zanim tam wejdę, to warto by było sobie troszeczkę pogrzebać i pozmieniać w ekwipunku co nieco.
Rozumiem, że tutaj te tulsy albo w tym poprzednim pomieszczeniu. Pokaż to. No, Aja, czy ty tutaj coś masz? No i pięknie mamy to. Dobra. To mi się przyda. Tym sobie to otworzymy. Ale... Really? Dobra. Czekaj, czy będą teraz beboki. Skoro wiecie, mam przedmiot potrzebny. Nie. Hi, hi, hi. Bardzo dobrze. Dobra. Idziemy. Mam mało HP. Nie wiem nawet. Nie wiecie co, teraz tutaj zrobimy sobie przegląd wszystkiego. Wydaje mi się, że tam będzie coś niedobrego. Więc ja bym sobie od razu zmieniła na granatnik. Granatów mam 11, więc powinno być ok. Ale co sobie jeszcze weźmiemy ze sobą? MP Boost. Może to? Move. Tutaj. Recovery. Możemy jeszcze sobie wziąć recovery. Move. Dobra. I tak jest ok? No i tak jest ok, myślę. Dobra. Nie wiem, na co się szykujemy, ale na coś na pewno. Jak mi coś wyskoczy po drodze, to zmienię sobie broń, no i już. Ta dalej tam drze to jabłko. Dobra, nie mogę tego słuchać. Chwila prawdy, moi drodzy. Okej. Okay. No on to zrobił, nie? Zatarasował to. Okej. Okay. Nie podoba mi się ta cisza. Będzie źle. Mówiłam. Znaczy w ogóle można się było domyślać. Czyli mamy znowu mnie śledzisz? Dlaczego zabiłeś tą kobietę? Kobietę? Masz na myśli to coś? Oboje jesteśmy, wiecie, hunterami, łowcami. Czy wiesz, jak wiele ludzi zabiłeś? Kiedy ta wieża wybuchła? Morderca. Powinieneś mi dziękować, mała dziewczynko. Ocaliłem Los Angeles tej nocy. Kim jesteś? Co masz wspólnego z tymi potworami? Aha, nasze mitochondria będą się śmiały ostatnio. Ja się zastanawiam, co ona robi. To już mam na drugim levelu. Bardzo mało HP mu zabieram. Wow! Wow! Aha, czyli z tyłu. Dobra, kumam bazę.
Nie mam już! Nie wiem, co ona robi. Czyli trzeba było z tyłu też trafić w niego. No tak niestety... Ona jest jakaś jebnięta, przepraszam za wrażenie. A on jest jakiś niezniszczalny z tego, co ja widzę. O, super. Ja zginęłam chyba i on. Nie wiem, czy mi gra nie pokaże, jak jest. Jak coś, to wtedy po prostu to powtórzę. Wydaje mi się, że ja też zginęłam, ale jej się tupsy coś w głowie. No dobra, odzyskujemy to, ale oczywiście HP nie. Co to jest? Gdzie my jesteśmy? I nas gdzieś zanieśli? Nie zapominajmy, słuchajcie, że nasza bohaterka... Leściny, kiedy takie coś się dzieje. Nie zapominajmy, że nasza bohaterka miała takie... Ona była... Jakby miała w sobie te mitochondria. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Ona miała takie swoje odpały z jakimiś umiejętnościami. Aha. Ale to na pewno nie jesteśmy... Jesteśmy my? To jest niemożliwe. My jesteśmy w innym miejscu zupełnie. Ona to wszystko spaliła. Wiecie, że ja tego nie pamiętam. To jest hit. Ewidentnie albo jakiś nasz klon. Albo jeszcze inna bajka. Ale to też nie chcę wam spoilerować w trakcie naszej rozgrywki. No. No właśnie. O tym mówię, że my mamy jakieś takie właśnie zdolności. Mamy w sobie te takie mitochondria. Zmutowane. Z tego, co kojarzę z jedyneczki. Zresztą Eve nie bez powodu była z nami połączona w pewien sposób. Czekaj. Stary człowiek powiedział, że tu jesteś. Madigan? Czy to ty? Czy możesz odłożyć to? Czy możesz celować jakby w inne miejsce? Przepraszam. Co się stało tutaj? Gdzie on poszedł? On? Nikogo nie widziałem. Ale ty, ale... To
wszystko w porządku. Ja w porządku. Ta, na pewno. Gadałam z tym starszym człowiekiem. Aha, czyli, że schron jest jakby za górami. Czyli jakby te potwory jakby stamtąd się chyba w ogóle, wiecie, lęgną. One stamtąd jakby wychodzą. Weźmy swoje auto, czyli oni chcą jechać teraz tym autem tam. Teraz gadasz do rzeczy. Dobra. O, mam wszystko na full. Boże, jak dobrze, że nie używałam w trakcie walki. Całe, słuchaj, te szczęście. Dobra, bym się chciała najpierw tu rozejrzeć i przede wszystkim, poczekajcie, zmienić sobie broń. To po pierwsze. Znowu na tą naszą. A czekajcie, bo ja chyba, czy ja sobie jakiejś innej broni nie kupiła? Nie, nie, nie kupiłam sobie innej broni. Tak mi się tylko niestety wydawało. No dobra. Okej. Rozejrzyj się, moja droga. Czy coś tutaj jest, co mogłabyś zabrać? On też się tu rozgląda, widzę. Przez to okno możemy spojrzeć. Co? To na pewno? I can see Mr. Zagros trailer. Home over there. Okej, rozumiem. Coś tutaj jest? Właśnie ta dziewczynka wyglądała jak Maja. To jej się śniło. Tak. Czyli jej siostra, moi drodzy. I co? Nic więcej. Czyli to był jakby jej sen, ale czy ona chce mi coś przekazać? To ja już wiem, o co chodzi. Odblokujmy sobie drzwi. Czy będziemy mieć beboki? No tak, oczywiście. Jeszcze? Jeszcze? Ludzie. Wracamy się do naszego autka. Oho. I już. Dobra, lecimy dalej. O kuźwa, co one tu porobiły. Sorki, oczywiście miałam dzwonek do drzwi. No, Boże. Wiecie co? I teraz pytanie, czy to, co zostawiłam w aucie, poszło się walić? Czy tam miałam, zostawiłam naboje do shotguna? Ja nie pamiętam tych takich szczegółów, czy rzeczy, które ja pozostawiam, one mi przechodzą później dalej, jak w skrzyni na przykład do RE. Nie mam pojęcia. Jak gremliny one wyglądają. Już? Ale jazda. Moje piękne auto. No powiem ci, że było piękne. Dopiero je odnowiłam. Cwane są. Zresztą te wszystkie potwory mają twarze ludzkie, jak już ktoś zdążył tutaj w grze zauważyć. Recovery. No spoko, dzięki bardzo. Wezmę sobie naboje, ale... Jest, no to git. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że no nie spodziewałam się, że to przetrwa. Także okej. Okay. Ja sobie ten recovery przesunę, ale wezmę sobie trójeczkę. Hit nad hitami.
Przede wszystkim to ja muszę sobie zapisać, bo my przeszliśmy bossa, prawda? No. Aha. Spoko. No to zapisałam. Czyli potrzebujemy nowych kół. No to co? Ja zrozumiem, że ja muszę iść do tego gościa teraz, tak? Gość rozkłada ręce. No nie mam pytań. Mamy tutaj w ogóle jego też HP. Ciekawe, czy tutaj będą jakieś beboki. Zdenerwuję się, jeżeli tak. Na pewno będą, wiedziałam. Było proste. No bo to trzeba zauważyłam z zapleców w takim razie. Dobra, idziemy do staruszka. Gość rozłożył ręce przed naszym autem. No i to jest facet. Tak naprawdę to AOE działa na nie najlepiej, na te nietoperze, tylko że problem polega na tym, że nie w takiej wąskiej uliczce, bo one mi się nie zbiorą wszystkie naraz i szkoda mi mojego. Ja to mówię mana power. Niech to będzie mana power. MP, no to mi się to kojarzy z mana power. No, tam były jakieś beboki, ale nie zaczęła się walka, więc nic nie stracę. No, oczywiście. Nie mam już. Super. A to co, ja już nie mam naboi? Pogięło was, czy jak? No co wy? Nie, no to chyba jakieś jaja, niemożliwe. Jest coś, co mogę cokolwiek użyć. No, muszę niestety stracić coś tam. Tego się nie spodziewałam, że nie będę mieć naboi do. No trudno. Nic na to nie poradzę. Jakby nie miałam wyjścia. No do kogo ty celujesz, chłopie? Musimy sobie to. Kurde, wywaliłam tyle naboi? Co mnie normalne? Lend me a car. Dobra, zaraz o tym pogadamy, ale w takim. Nie armor, amunicja. Bo to jest jakaś. Żenada. No. Możesz to przeładować? No, pięknie. Teraz jest gitara. Teraz możemy walczyć. Dobra, pogadajmy o tym schronie. Mam nadzieję, że u ciebie będzie można zapisać. No ale jak. Aha, dobra. Nie o schronie, przepraszam. O moim aucie. Co teraz?
Czy chcesz jechać do tego schronu, tak? Okej, czyli jakiś jego stary wóz. Aha, czyli musimy naprawić to. Brakuje oleju czy czegoś, nie wiem. Aha. Czyli możemy tam trochę gasolin, czyli benzynę, tak? Lobby key, ok, chyba wiem, gdzie to jest. No ależ wiecie co, aż dziwne, że ja musiałam kupować amunicję do tego. Bo tam nam w sumie cały czas dawali naboje, ale do innej broni. Racja. Co racja, to racja. Powinnam sobie w ogóle też u niego kupić jakąś inną broń. Tylko nie wiem, czy mnie na to stać. Może będę się martwić później. No nie, naprawdę. Jeszcze gdzieś jest jakiś. No ale czemu ty w niego nie celujesz? Jakby nie rozumiem. Mam jakieś dziwne momenty. Weź sobie tę flarę. No te flary są dobre na nich teoretycznie. Ja oczywiście będę musiała użyć apteczki. Spoko. W ogóle tutaj mam jakąś taką żenadę, nie? Zauważyliście? Tutaj mam mało tego wszystkiego. Granatnik, dobra. Ale teraz tak. MP boost. Nie wiem, czy ja to chcę, tak szczerze mówiąc. Ciu tam, użyj to. Się będę szczypać. Widzieliście, ile tego mamy w aucie? Dużo. Naprawdę? Dobra. MP15. No zawsze to coś. I znowu mnie ściachali. Franca jedna. Głupie są ci przeciwnicy. Irytujące. Dobra, pojedziemy sobie tam, zapiszemy i zakończymy dzisiejszy odcinek, bo też nie chciałabym przesadzać z długością. I tak dużo myślę, że zrobiliśmy, patrząc na moje ramienie, bo ja naprawdę nie jestem dobra w tą grę. Nigdy nie byłam. Ale chcę ją przejść po prostu. Okej, nie słyszę żadnych beboków. O, i mamy save'a. No i świetnie. Także... ja sobie to zasejwuję w tym miejscu. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was za tydzień. Pewnie macie niezłą bekę, jak to oglądacie. No, ale pokażę Wam, że nawet taka lama w grach RPG, bo naprawdę, nawet nie tyle co RPG, no ale ogólnie tego typu gry, to nie jest mój konik, absolutnie. O, taki TR to jak najbardziej. Ale pokażę Wam, że z takimi umiejętnościami, czyli prawie żadnymi, też się tą grę da przejść. Mam taką nadzieję. Także dziękuję i do usłyszonka, moi drodzy. Pa, pa.